Dzień dobry Państwu, poranek u Hieronima kłania się Państwu nisko. Poranek grudniowy, poranek coraz bardziej przedświąteczny. Być może razem z nami odliczają Państwo dni do świąt, a może to też trochę razem z nami zerkają Państwo wstecz na to, co w tym roku się wydarzyło, na to, co zostaje za nami. Mam nadzieję, że będą to tylko dobre wspomnienia. Mam nadzieję, że więcej u Państwa zysków niż strat. My także zerkamy wstecz i w kontekście tego spojrzenia za siebie także nasz dzisiejszy pierwszy gość, Tomek Słupski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tomek Słupski po długiej przerwie, bo obiecywaliśmy kilkakrotnie i bardzo entuzjastycznie Twoją wizytę w studio u Hieronima. Było to jeszcze zanim udało się to, zebrać, do czego dążyliśmy. Tak, zebrać fundusze na leczenie Niny, Ineczki Kropeczki, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że Państwo, wszyscy słuchacze, czytelnicy przyłączyli się do zbiórki, no bo 17 września Nina dostała terapię genową i są pierwsze efekty. I są pierwsze efekty, o te pierwsze efekty zaraz dokładnie Cię zapytam. Musimy troszeczkę Państwu się usprawiedliwić, bo 17 września terapia genowa ziściła się, tak. Bo to było marzenie nas wszystkich, nasi widzowie, nasi słuchacze także bardzo intensywnie włączali się w tę zbiórkę, bo dawali nam o tym znać. Bardzo intensywnie włączali się czytelnicy, użytkownicy biblioteki, również w zbiórkę plastikowych nakrętek i do tego też będę chciała zaraz w rozmowie z Tobą wrócić. Natomiast winni jesteśmy Państwu małe wyjaśnienie, bo mówiliśmy o tym, że natychmiast, jak tylko uda się zebrać tę potrzebną kwotę, natychmiast Tomek Słupski pojawi się w naszym studio. No ale nie było to możliwe tak od razu. Wpadliście w wir pracy, w wir przygotowań. Pamiętam, jak mówiłeś, że pierwszą rzeczą, o której marzycie i którą chcecie zrealizować po uzbieraniu funduszy, będzie odpoczynek, bo jesteście strasznie zmęczeni, zwyczajnie, po ludzku. Zgadza się. I nie wiem tak naprawdę, i o to też zaraz będę chciała Cię zapytać, czy na ten odpoczynek już znaleźliście czas, czy ten wir przygotowań, zajęć, tego wszystkiego, co działo się dookoła tego wydarzenia, jakim było podanie terapii genowej, czy to pozwoliło Wam na taki odpoczynek? To tak, jak rozmawialiśmy wcześniej, to mówiłem, że pierwszym etapem w ogóle w walce o zdrowie Niny to jest zbiórka pieniędzy. Następnie drugi etap to jest same podanie leku. Trzeci to jest kilka miesięcy po podaniu leku. Więc nadal nie odpoczęliśmy. Zakończenie zbiórki i rozpoczęcie przygotowania do terapii genowej rozpoczęła się jeszcze w sierpniu. Od 15 sierpnia byliśmy w pełnej izolacji przez prawie 4 miesiące. Do listopada, połowy listopada byliśmy w pełnej izolacji. Mikołaj, czyli brat Niny, nie chodził do przedszkola. My byliśmy w szpitalu z Niną, później wróciliśmy do domu i byliśmy tylko ja, żona, Nina i Mikołaj, ze względu na to, że wszelkie zewnętrzne kontakty mogłyby zarazić Ninę, no a to już jest walka też o zdrowie i życie dla niej, więc słuchaliśmy, dmuchaliśmy, no i dlatego jestem dzisiaj, ponieważ wyszliśmy z izolacji i mogę dzisiaj opowiedzieć, co u Niny, jak Nina się czuje, jak przebiegła terapia genowa. Bo ten czas przeliczany na kilogramy, bo przypominamy, że w przypadku Niny czas przeliczał się na kilogramy do 13,5 kg. Każde dziecko może wziąć terapię genową powyżej, no to już jest obarczone dużym ryzykiem. U Niny wszystko zakończyło się pomyślnie.
bardzo odważnie mówię wszystko zakończyło się pomyślnie, bo przed Wami jeszcze długa droga, o tym też zaraz wspomnimy, a dzisiaj, tu i teraz, jak czuje się Nina? Nina czuje się dobrze. Wróciliśmy już po takiej izolacji pełnej do rehabilitacji. Właśnie w tym momencie pozdrawiam serdecznie, bo jest teraz Ninka z fizjoterapeutą z Gosią ćwiczy, więc pozdrawiam. Ma swój trening, tak jak rozmawialiśmy, że Nina ma swoje treningi, więc ma właśnie teraz trening i nie mogła być dzisiaj ze mną. Czuję się dobrze, cały czas walczymy o pełne wyniki, żeby wróciły do normy. Więc jesteśmy naprawdę na prostej już z chorobą, z wynikami, tylko jeszcze mamy niektóre wyniki, które nam nie są w pełni w normie, więc czekamy, bierzemy lekarstwa, jesteśmy raz w tygodniu w szpitalu na wizycie kontrolnej i cały czas analizujemy, badamy, żeby wszystko było jak najlepiej. A powiedz mi, jak to jest? Terapia genowa to jest dla nas takie słowo, z którym jesteśmy, myślę, mniej czy więcej, ale obeznani. Nina nie jest jedynym dzieckiem, które takiej terapii potrzebowało. Nina nie jest jedynym dzieckiem, o którym usłyszeliśmy w przede wszystkim mediach społecznościowych. Natomiast rzeczywiście te zbiórki są bardzo mocno nagłaśniane, bo umówmy się, mało kogo chyba stać na to, żeby terapię genową podać bez pomocy całego sztabu, całej armii, armii Niny w Waszym przypadku. To jest naprawdę ogromna kwota. Natomiast nie do końca wiemy, jak to wygląda. Podaje się terapię genową, no i co? I te efekty są widoczne po szybko, tygodniu, po miesiącu? To jest różnie, wszystko zależy to jest od stadium choroby SMA i następnie od organizmu danego dziecka. Więc u Niny terapia genowa zadziała fenomenalnie, bo pierwszy efekt był po 20 godzinach. Po 20 godzinach wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie i zobaczyłem nowy ruch Niny, zaczęła naprawdę inaczej się poruszać. Zadzwoniłem do żony od razu, pokazałem jak wygląda, żona w szoku, mówię no szybko działa, 9 milionów działa naprawdę szybko. A jednak. Tak, więc to jest wszystko zależne od dziecka, od choroby, ale każde stadium jest inne, więc widać też inne efekty. U Niny były lepsze napięcie mięśniowe widoczne, był lepszy odruch wykrztuśny, bo już choroba też zaatakowała, więc lepiej oddycha, lepiej wykrztusza. Więc jak usłyszałem pierwszy kaszel po terapii genowej po tygodniu, więc naprawdę ja słuchałem tak jakbym muzyki słuchał, z żoną się staliśmy i patrzyliśmy z niedowierzaniem, że naprawdę tak fantastycznie lek działa. Proszę Państwa, i to są właśnie te małe radości, które nam budują codzienność. Myślę, że kiedy jesteśmy zdrowi i ogólnie zadowoleni z życia, to nigdy nie przyszłoby nam do głowy. Wręcz kaszel to jest powód do zmartwień. A tutaj kaszel, który nareszcie jest. Tak, jest, nareszcie taki, jest, którego słychać jest efektywny. A powiedz proszę, czy ta Wasza historia przyniosła takie refleksje, być może niespodziewane, coś, jakiś wniosek, do którego doszliście, a którego może nie zauważylibyście, gdyby ta choroba nie stanęła na Waszej drodze? Czy łatwiej jest Wam się cieszyć właśnie takimi drobiazgami, bardziej je doceniacie? Te małe drobiazgi naprawdę to są fantastyczne rzeczy. Bardzo się cieszymy z tego, że możemy być w domu, nie być w szpitalu, wypić spokojnie kawę, pójść na spacer po wielu miesiącach, po kilku miesiącach wyszliśmy na spacer, to dla dzieci to była wielka radocha, dla nas również. Naprawdę pójść spokojnie spać we własnym domu, łóżku, bez pikania wszystkich aparatur i kroplówek i wężyków przyczepionych do rąk, nóg, no to naprawdę to jest coś dobrego. To jest coś dobrego, które cieszy. Takie rzeczy naprawdę cieszą, małe. Ale wracając do tego pytania, jaki wniosek mam z tej całej zbiórki, to myślę, że bardziej wierzę jeszcze w ludzi niż wcześniej. Naprawdę ludzie są dobrzy. I to wszystko pokazało tak naprawdę, że bez Was, bez
całej armii Niny, no, terapia genowa by nie była w stanie, dla Niny by nie była, nie można było jej podać, no bez was, po prostu dziękuję pięknie, więc ta armia Niny, te małe wpłaty, mikrowpłaty, złożyło się na coś fantastycznego. Armia Niny to jest też taki twór, na który my, jako studio u Hieronima, będziemy także zerkać i wracać pamięcią, bo niedawno na Twoim miejscu siedział Łukasz Jemioła. No i znowu, rozmawiając o najróżniejszych rzeczach, o świętach, o płycie Łukasza, nie mogliśmy nie wspomnieć o Ninie, bo to przecież Nina była tą osobą, dzięki której po raz pierwszy Łukasz był w naszym studio. I od razu chciałabym zapytać... I była premiera później. I była premiera, no właśnie, chciałabym zapytać, bo mamy jeszcze coś, co z nami zostanie, co powstało w tym roku i myślę, mam taką nadzieję, że z Państwem też na długo zostanie piosenka o Ninie z Lublina, bo to jest tak szalenie energetyczny utwór, że myślę, że naprawdę warto go sobie odtwarzać, chociaż nie musimy już na szczęście klikać na YouTubie po to, żeby nabijać. To też, ale jest nieaktualny tekst, ale dzieci naprawdę bardzo często śpiewają. Ninka śpiewa, tańczy, rusza się, Mikołaj tańczy, jak tylko słyszy od razu muzykę. A oglądałem z Łukaszem ten odcinek, więc bardzo pozdrawiam Łukasz i dziękuję serdecznie. Więc ostatnią płytę, którą wydał, to właśnie Rodzina, na samym końcu była licytacja jeszcze w sierpniu płyty ostatniej i moja rodzina złożyła się i właśnie wręczyła Mikołajowi i Ninie płytę, więc polecam, naprawdę płyta jest przecudna. Cały czas mam w komputerze, jak tylko gdzieś pracuję, to dzieciaki przychodzą i mówią, tata, włącz płytę, i naprawdę jest fajnie. Polecaliśmy Państwu płytę Łukasza Jemioły jako jeden z tych prezentów, które można wsunąć pod choinkę, także to się jak najbardziej potwierdza. Skoro o wsuwaniu prezentów pod choinkę, Nina i Mikołaj napisali listy do Mikołaja? Tak, zostały listy napisane. Do świętego Mikołaja. Do święta, tak, zdecydowanie. Święty Mikołaj odróżnia święty Mikołaj i Mikołaj. Więc do świętego Mikołaja zostały napisane listy, przyklejone znaczki, zostały wysłane, więc teraz czekamy, co Mikołaj przyniesie. To poważna bardzo sprawa, skoro listy, to muszą być znaczki. Mikołaj, ten mały Mikołaj, choć nie wiem, czy by się nie obraził, bo to przecież poważny starszy brat, w ogóle w grudniu chyba rozbija bank, bo miał niedawno urodziny, potem Mikołajki, niebawem Mikołaj Święty przyjdzie po raz kolejny, także tak, on ma takie kompendium, wszystko mu się buforuje, więc on zaczyna od urodzin, kończy na gwiazdce pod choinkę prezenty, więc jest bardzo zadowolony z tego okresu. Pytam nie bez przyczyny o Mikołaja starszego brata, bo siłą rzeczy zawsze pytaliśmy w pierwszej kolejności o Ninę, bo to ona była najważniejsza. W pewnym sensie to ona była gwiazdą. Ale chciałabym Cię zapytać, kiedy patrzyłeś na tego małego człowieka, który pełni bardzo ważną rolę w swoim życiu, bo jest starszym bratem Niny. Jak on się w tym wszystkim odnajdował? Czy widzicie, ponieważ to jest mały chłopiec, ale czy widzicie, że teraz, kiedy zrobiliście ten ogromny krok do przodu, czy także Mikołaj czuje, że okej, można odetchnąć, taki ważny etap jest za nami? Tak, myślę, że zdecydowanie. Ostatnio jak wróciliśmy ze szpitala, to też spytał się, czyli to teraz już będzie wszystko okej. Już nie zbieram pieniążków, już będę zbierał sobie na lody, więc on na te 5 lat swoich, wiadomo, po swojemu to rozumie. Więc dla niego to też był bardzo trudny okres, ten rok dla wszystkich w naszej rodzinie to był bardzo trudny okres. On też to przeżywał, że chciał się pobawić z Niną, a ona nie mogła się ruszyć, rzucił zabawką, ona się denerwowała. I oczywiście zabrał jej, a później ona płakała, bo jej zabrał, jak to dzieciaki. Ale widać, że
nie ma już takiego bardzo dużego stresu u nas w rodzinie i widzimy też, że trochę inaczej Mikołaj do tego podchodzi, więc jak on sam już powiedział, że czyli teraz już tylko od czasu do czasu do szpitala idziemy, na ile się pyta, czy już lek, on doskonale wie, że już lek jest podany, więc nawet Mikołaj odprowadzał do Ninkę do szpitala na lek, przybił piątkę i wraca jest zdrowa, więc naprawdę, no chłopak jest wielki. Prawdziwy starszy brat na medal. Chciałabym zapytać, ponieważ wspomniałeś o stresie, o nerwach, o tym, co przeżywa rodzina, w której pojawi się choroba w ogóle, bo przecież nie tylko SMA. Chciałabym zapytać, czy w związku z tym jest coś takiego, co moglibyście jako rodzice powiedzieć dzisiaj tym, przed którymi jeszcze długa droga, bo dzieciaków, które zbierają na terapię genową, jest naprawdę mnóstwo. Jeśli Państwo zajrzą na te portale pomocowe, między innymi przecież na ten portal, na którym zbieraliśmy pieniądze dla Niny, tam cały czas mnóstwo dzieciaków czeka na taką pomoc. Czy jest coś takiego, słowa wsparcia, otuchy, takiego ducha walki, które moglibyście przekazać innym rodzinom? Czy tak naprawdę każdy ma swoją drogę, przechodzi ją indywidualnie? To na pewno, że każdy indywidualnie inaczej to przechodzi, ale sądzę z tych kilku miesięcy zbiórki, co mógłbym powiedzieć, to nie poddawajcie się. Najważniejsze jest zdrowie i życie dziecka. Róbcie co tylko w waszej mocy, myślcie sami i zawsze jest dużo doradców dobrych i złych. Słuchajcie, ale podejmujcie sami decyzje, ale nie poddawajcie się. Naprawdę dużo pracy przed wami, będziecie zmęczeni, wyczerpani, ale na samym końcu widok dziecka poprawiającego jej stan zdrowia jest wart tego wszystkiego. Więc myślę, że takie najważniejsze, bądźcie nieustępliwi i nie poddawajcie się, bo może za te 5 minut, za 5 metrów albo w następne drzwi tworzą się tak, że się wszystko może skończyć. Więc zawsze jest nadzieja. Zawsze jest nadzieja, bo nie wiem, czy zawsze jest energia taka, jaka była w tobie, bo miałam wrażenie, że w tobie była niesamowita energia. Myślę, że jeśli chwile zwątpienia były, to być może nie na forum, być może ich po prostu nie widzieliśmy, ale faktycznie ty bardzo czynnie brałeś udział. To nie było tylko tak, że wolontariusze szli ze skarbonkami na trybunach przy okazji kiermaszu. Zawsze Tomka Słupskiego z tą skarbonką widzieliśmy. Tak, no kto ma walczyć jak nie rodzice? Więc jak tylko mogłem, no to walczyłem ze wszystkich sił. Zdecydowanie byłem zmęczony i bywało tak, że przyjechałem z drugiego końca Polski w niedzielę o 4 rano, o 7 rano dostawałem telefon, żona mnie budziła, Tomek telefon i wstawałem, jechałem, no może na drugi koniec, bo tak się zdarzało kilka razy, albo do Warszawy, więc chodziło się na rzęsach. Ale robiło się to wiadomo z jakich przyczyn i jaki był cel główny, czyli zdrowie i życie. I walka o lek, który zmieni zdrowie Niny. Więc no, cel duży, więc też trzeba było dużo robić. Takie moje zdanie. Ale tak, no, czy były chwile zwątpienia? Jak miałem taki wywiad w telewizji, i czy były chwile zwątpienia i od razu powiedziałem, że nie i mogę powiedzieć już po tym długim okresie, że nigdy nie miałem w głowie tego, że to się nie uda. Zawsze sobie mówiłem, że jak zwątpię, to wszystko siądzie, więc nawet nie dopuszczałem takiej myśli. Było wielkie zmęczenie, ale zwątpienia no nie było, bo wiedziałem, że jakbym gdzieś taką nitkę dopuścił w swojej głowie, no to nie byłoby jednego, drugiego, trzeciego pomysłu. Bym się też trochę tak nie napędzał tym wszystkim. Więc zmęczenie tak, ale wiara, że czy to w ciągu miesiąca, dwóch czy trzech, to się uda. Kwestia pracy. Wspomnijmy proszę o
O tej chorobie, o SMA, która się pojawia, ciągle słyszymy, te zbiórki są i patrząc na sytuację, bo mieliśmy wszyscy nadzieję na finansowanie tej terapii, myślę, że te zbiórki przynajmniej przez czas jakiś jeszcze niestety nie znikną, ale powiedzmy o tym, co dobrego pojawiło się na przestrzeni kilku bądź może już kilkunastu miesięcy, myślę tutaj o badaniach przesiewowych, które, nie wiem, jestem laikiem, więc trochę boję się powiedzieć, że stały się takim milowym krokiem do bardzo polepszenia dużo, sytuacji. Tak, zdecydowanie. Badania przesiewowe zostały wprowadzone kwiecień, maj, nie we wszystkich województwach jeszcze, więc one są wprowadzane systematycznie, więc każde dziecko, w Lublinie już jest wprowadzone, więc każde dziecko, które zostanie urodzi się i ma taką wstępną diagnozę, to jest bibuła noworodka, 30 badań jest przeprowadzanych, więc w tych badaniach jest słuch i też również SMA. Jeżeli ktoś przed atakiem choroby jeszcze zostanie wyłapany z taką diagnozą i poda się lek, no to neurony, dziecko rozwija się normalnie, więc to jest wielki, wielki krok milowy w tym, żeby też wyłapywać tę chorobę, te dzieciaki, żeby były zdrowe, żeby później nie było tak, że my przez 8 miesięcy, przez lockdown szukaliśmy lekarza, szukaliśmy szpitala, który nam powie, co się dzieje i dopiero po 8 miesiącach dowiedzieliśmy się, że Nina jest chora na SMA i następne tyle samo miesięcy musieliśmy zbierać fundusze. Prawie nam półtora roku uciekło, zamiast od razu dowiedzieć się i można było zacząć działać. Więc to jest krok milowy. Ostatnio dowiedzieliśmy się, bo była cały czas, to był jakby pierwszy etap, czyli badania przesiewowe, następnie wprowadzenie terapii genowej, ponieważ terapia genowa daje się raz, więc jeżeli dziecko będzie włapane przed chorobą albo od razu w okresie noworodka i dostarczy się gen, który jest wadliwy w organizmie człowieka, dostarczy się zdrowy gen, który informuje całe ciało o produkcji białka, to będzie dziecko zdrowe. Więc ostatnio dostaliśmy informację z ministerstwa, że terapia genowa i producent i Ministerstwo Zdrowia nie doszli do porozumienia i na razie nie będzie, więc nadal walczymy o to, żeby terapia genowa została refundowana i żeby każde dziecko w Polsce miało wszelkie terapie możliwe, żeby lekarze decydowali o tym, jaką terapię podać, bo będą mieć te kilka możliwości. A czy terapia genowa w Polsce gdzieś poza Lublinem jest jeszcze Nie, jedyny szpital, który podaje w Polsce, to jest w Lublinie, więc mamy tutaj wspaniałych specjalistów, cały szpital. To też ogromny krok, bo pamiętam taką zbiórkę, mam wrażenie, że to była pierwsza zbiórka tak szeroko, tak intensywnie nagłośniona w mediach społecznościowych. Mam na myśli zbiórkę dla Aleksa Jutrzenki. Kto z Państwa śledzi Aleksa na mediach społecznościowych, ponieważ jego mama Magda Jutrzenka jest też bardzo zaangażowana w mówienie o SMA, w informowanie. Jeśli Państwo śledzą Aleksa, to wiecie już o tym, a jeśli nie, to z radością mówimy, że 2 albo 3 tygodnie temu Aleks ruszył w sensie dosłownym, zrobił swoje pierwsze kroki i naprawdę nic nie wskazuje na to, żeby miał się chłopak zatrzymać. Bardzo dobrze. Wcześniej przy chodziku chodził, każdy taki stop, tak. Krok milowy robił, więc jak najbardziej terapia genowa też działa. Tym bardziej, że Aleks musiał wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Właśnie i do tego dążę. Przed Aleksem oprócz zebrania tej niebotycznej kwoty było jeszcze wyzwanie w postaci tej podróży, no, która też, umówmy się, rozszerza koszty, jest niemałym wyzwaniem, a dzisiaj, no nie, to Nina ma takie szczęście, że mieszka w Lublinie, bo w końcu Nina z Lublina, tak. Natomiast to też jest o niebo lepsze rozwiązanie dla wszystkich dzieciaków w Polsce, bo polecieć do Filadelfii, a przyjechać do Lublina, to jest różnica, dlatego jesteśmy po raz kolejny bardzo dumni z naszego miasta.
tak jak dumni byliśmy z naszego miasta w trakcie zbiórki, w trakcie działań, w trakcie koncertów, bo to wszystko należy podkreślić, że też odbywało się wcale niełatwym czasie, w czasie pandemii, w czasie takim, kiedy no rzeczywiście na inną skalę można było organizować czy wydarzenia sportowe, czy muzyczne, a mimo to udało się zadziałać bardzo skutecznie. Bo tutaj chciałem dodać, nawet mimo to, bo była wielka armia Niny, mimo to byli wspaniali wolontariusze, których bardzo serdecznie pozdrawiam, którzy teraz działają w różnych organizacjach, innych zbiórkach, pomagają innym dzieciakom lub fundacjom, więc bez nich to by się nie udało. To jest wielka armia. Wspominałaś tutaj o tym, że byliśmy na koncertach, kiermaszach, na meczach, więc bez tych wolontariuszy to po prostu by się nie udało, więc chylę czoła, jeszcze raz dziękuję. Nie udałoby się to bez wolontariuszy, nie udałoby się to bez artystów, ale nie udałoby się to także, chociaż paradoksalnie, bo ja cały czas z tyłu głowy mam to, co kiedyś nam powiedziałeś, że ludzie chcąc wrzucić do puszki pieniądze, wrzucali banknoty, wrzucali większe nominały, a potem mówili, a tu już zostały mi same takie żółte, to nie ma znaczenia. A okazało się, że ta magia małych kwot jest ogromna. Ma duże znaczenie, tak. To kiedyś rozmawialiśmy o tym, że chyba na koncercie lub na stadionie żużlowym właśnie było bardzo tak często, że każdy wolał dać 5, 10, 20 zł, a później, a to nie, to bo to szkoda, mówię. Jeżeli pan chce dać, zapraszam serdecznie, każda kwota tutaj zmienia bardzo szybko i przybliża Ninę do podania terapii genowej. Więc te wszystkie grosiki później woziliśmy kilogramami do banku, żeby to wpłacić i przeliczyć, więc naprawdę te mikro, małe wpłaty, te grosiki robią dużą, dużą robotę. Kilogramami woziliście grosiki, ale kilogramami, ba, tonami woziliście także korki, plastikowe nakrętki. I ja też spotkałam się wielokrotnie z tym, bo biblioteka te korki zbierała. Przypominam Państwu, że korki, tak jak obiecywaliśmy, że kiedy tylko Nina bezpiecznie dobiegnie do swojej mety, to ta zbiórka z nami pozostanie i korki zbieramy dalej. Korki zbieramy teraz dla Kacperka, który potrzebuje naszej pomocy po to, żeby mieć zapewnioną, nieprzerwaną rehabilitację. Także proszę pamiętać, że każdy korek jest na wagę złota, bo czasem zdrowia. Tak się i zdrowia przede wszystkim, bo czasem tak się zdarzało, że ktoś mówił, ale to ja mam jedną taką nakręteczkę, to co to zmieni. I potem pojawiało się w sieci zdjęcie Tomka Słupskiego, który stał na tirze, bo przecież nawet nie na dachu, film, nie było wtedy na tirze, na dachu. Wielkim 15-tonowym tirze, całym wypełnionym nakrętkami i właśnie ta jedna nakrętka robiła różnicę, bo jakby nie było tej jednej nakrętki tych 1000 osób, to byśmy nie mieli tego samochodu zapełnionego i nie można by było wpłacić tego wszystkiego i zasilić walki o leczenie Niny, więc naprawdę ta jedna, ten mały woreczek, czasami były wielkie wory, wielkie samochody przyjeżdżały i dawały te małe nakręteczki i to zmieniało. Naprawdę, jeżeli ktoś, bo to jest kilka aspektów tak naprawdę z tym recyklingiem, to jest dbanie o planetę, jest wywóz śmieci, więc tutaj jest też walka o zdrowie następnego dziecka, więc warto naprawdę pomagać, wspierać te nakrętki, bo to zmienia naprawdę ludzkie życie. Także jeśli Państwo mają jednorazowe nakrętki, to proszę pamiętać, między innymi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej cały czas można wsypać, można wrzucić nawet jedną pojedynczą i muszę Ci powiedzieć, Tomku, że cały czas dość często opróżniamy kosz super z nakrętkami, także to nas zdecydowanie... Dobre nawyki zostają. Dobre nawyki zostają i te dobre nawyki zawdzięczamy między innymi Ninie.
Chciałabym Cię zapytać o to, czy, no bo jesteś tatą dwojga młodych ludzi, jak myślisz, czy jest jakaś recepta, czy Ty i Jola macie jakąś receptę na to, jak tych młodych ludzi uwrażliwić na świat, po to, żeby chcieli pomagać, żeby byli gotowi nieść pomoc, chociaż patrząc na Mikołaja, starszego brata, na medal, to zastanawiam się, czy on jeszcze w ogóle jakiejkolwiek lekcji potrzebuje. On już się naprawdę bardzo wiele nauczył. Ale jak myślisz, czy potrzebujemy takich recept, czy potrzebujemy w ogóle uwrażliwiać młodych ludzi na tę konieczność bycia gotowym do niesienia pomocy? Czy może po waszej historii widać, że jest armia takich ludzi i zawsze się znajdzie? Tak, myślę, że no, każdy człowiek jest dobry, zmienia tylko historia albo bardzo ciężkie przeżycia i wtedy ludzie się zmieniają, ale myślę, że odpowiadając na pytanie, to jest coś takiego, żeby pokazywać te małe uczynki komuś. Jeżeli ktoś się wywróci na ulicy, bo jest ślisko, no to pomóc mu, próbować go podnieść. Pokazywać, że jeżeli ktoś, nie wiem, potrzebuje bułki, bo jest głodny, to żeby kupić tą bułkę. Takimi małymi rzeczami myślę, że więcej zrobimy niż wielkimi, bo nieraz się spotykałem, że każdy chciał, tutaj za 2 tygodnie, za tydzień już Nina leci do szpitala i kończymy zbiórkę. No jak widzimy, po tej całej zbiórce kilku miesiącach nie zdarzyło się coś takiego. Więc myślę, że te małe uczynki nas kształtują i zostają z nami na lata, i pokazywanie, że można zrobić czymś małym coś dobrego, jest bardzo ważne, więc pomagajmy, wspierajmy, bo naprawdę zapukanie do sąsiada i spytanie się, czy się dobrze czuje, albo do przyjaciela, jak się czuje, czy nie chce pójść na kawę, jest bardzo ważne. Chciałabym Cię na koniec zapytać o marzenia, no bo zbliżają się święta, a więc życzymy sobie wszystkiego, co najlepsze. Myślę, że w pierwszej kolejności będziemy życzyć Waszej rodzinie zdrowia i odpoczynku, ale jeśli możemy dołączyć się do życzeń dotyczących spełniania marzeń, to też bardzo chętnie. Nie wiem, czy możesz zdradzić, bo niekoniecznie każdy chce zdradzać swoje marzenia. Chciałabym zapytać, czy marzycie o czymś innym w tej chwili, bo to najważniejsze marzenie to już Wam się spełniło w tym roku. Tak, ja tutaj mogę się przyłączyć i powiedzieć, że tak, możemy o tym, żeby odpocząć, jeżeli teraz już wyszliśmy z izolacji i w tym momencie została babcia z Niną, no jeżeli jest babcia albo jedna, albo druga, no to my z żoną odpoczywamy, więc z Jolą naprawdę potrzebujemy jakby regeneracji. Widzimy, że ta choroba, walka przez tyle miesięcy dała nam w kość, więc potrzebujemy odpoczynku. O tym marzymy, żeby się wyspać i naprawdę wypocząć. O czym marzymy? Bardzo trudne pytanie. W tym natłoku nie było takiej możliwości, żeby sobie pomyśleć na spokojnie, ale myślę, że to, co powiedziałaś, że zdrowie najważniejsze, ale tak schodząc na ziemię, żebyśmy byli zdrowi, żeby był pokój. Ostatnio o tym też Łukasz wspominał, żeby nie było wojen, żeby było spokojnie, bo chyba tego nam najbardziej potrzeba, żebyśmy mogli chwilkę odpocząć, cieszyć się dzieciakami, własną rodziną, żebyśmy mogli spotkać się przy choince pełną rodziną, żebyśmy mogli porozmawiać, zobaczyć, no bo ten okres kilku lat lockdownów, izolacji, my walki o chorobę, no to jesteśmy jakby cały czas tylko sami, więc bardzo chętnie chciałbym spotkać się z pełną rodziną. Wasza choinka już ubrana? Jeszcze nie, czekamy na gwiazdkę, będziemy ubierać niedługo.
Choinka czeka na wystrojenie. Najważniejsze, że listy napisane, znaczki to jest naklejone, najważniejsze. Wysłane. Rozumiem, że wszystko ma swój czas i miejsce. Zdrowia i odpoczynku. Tego ci życzymy. Myślę, że tego życzą wszyscy widzowie. Myślę, że ci, którzy czekali na twoją wizytę, bo wiedzieliśmy, że wiele osób na tę wizytę czekało i pytali, no ale dlaczego? No Tomek Słupski miał być i jeszcze go nie ma. Jak tylko mogę, jestem, więc naprawdę przez te 4 miesiące walczyliśmy, powiem szczerze, walczyliśmy o to, żeby Nina zrobiła jak najlepszy postęp, żeby lek działał, a my musimy cały czas rehabilitować i rehabilitacja z nami zostanie do końca życia, żeby jak najwięcej w takim okresie największego wysycenia białek zmobilizować mięśni neuronów do pracy, więc jak fizjoterapeuci mówią, Nina jest w gazie, więc my się z tego bardzo cieszymy, ćwiczymy dzień w dzień, żeby te efekty były, a efekty takie stabilne, duże, kroki milowe są po pół roku, po roku. Aleks jest po 1,5 roku i w tym momencie zaczyna chodzić, więc no, fantastyczne rzeczy przed nami, mam nadzieję. Ja chciałem tylko, żeby zatrzymać chorobę, żeby Nina nie regresowała się, żeby była z nami do końca, a przyszło wiele więcej. Fantastyczne perspektywy przed Wami i fantastyczne perspektywy przed nami, bo nie kończymy tej historii. To nie jest tak, że czekaliśmy na tę ostatnią wizytę, żeby Tomek Słupski mógł powiedzieć: mamy to, dziękujemy, do widzenia Państwu. Tak nie będzie. Mam nadzieję, ciągle, że tutaj zasiądę z Niną. Właśnie, ciągle czekamy, czeka to miejsce, czeka nawet, Państwo tego nie widzą, ale za kamerą czeka specjalna pufa dla Niny, także jak najbardziej na Ninę też czekamy. Mamy nadzieję, że w tym swoim bardzo napiętym grafiku, pełnym treningów, także niebawem znajdzie czas na wizytę w studio i będzie mogła do Państwa osobiście pomachać. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę. Jak zawsze podkreślam, jesteś zawsze zaproszony do naszego studia, także niebawem porozmawiamy o tym, jak Nina sobie radzi, jakie są kolejne kroki w tej niezwykle ważnej drodze. Do zobaczenia po przerwie. Dziękuję pięknie i zdrowych, spokojnych świąt. Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Twoje drzwi do wiedzy. Dzień dobry, witamy Państwa w drugiej części poranku u Hieronima. Poranek przedwigilijny, bardzo świąteczny. I ta druga część będzie również o tym, co nam dobrego się wydarzyło w poprzednim roku. Jeszcze bieżącym, 2021, za co jesteśmy wdzięczni ludziom, losowi i o tym, jakie mamy plany na rok przyszły, na rok 2022. Z nami gość specjalny, pan dyrektor Tadeusz Sławecki, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łupacińskiego w Lublinie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, a zatem, co dobrego wydarzyło się nam w bibliotece w roku 2021? Za co powinniśmy dziękować temu ubiegającemu już rokowi? Za co powinniśmy być wdzięczni ludziom, tym tutaj pracującym w bibliotece, ale i naszym współorganizatorom różnych imprez, naszym współpracownikom, naszym przyjaciołom?
I panie dyrektorze, czego spodziewamy się po roku 2022? Ja od razu uprzedzę. To będzie rok jubileuszowy biblioteki. Rok, w którym nasza księżnica będzie obchodziła 115. rocznicę powstania. Co się udało? Co zawdzięczamy? Przede wszystkim to, że jesteśmy tutaj razem w komplecie. Że nas nie ubyło, że ta epidemia nas nie zdziesiątkowała, że mogliśmy zapewnić funkcjonowanie biblioteki dzięki wysiłkowi wielu osób i właściwie nasi czytelnicy, mam nadzieję, nie odczuli tego trudnego roku, że dzięki pewnej determinacji nasza księżnica była dostępną dla wszystkich. Może nie w takim wymiarze, by się spodziewali, bo trzeba było wprowadzić ograniczenia w czytelniach, w udostępnianiu, ale byliśmy nawet w tym trudnym okresie otwarci. I za to chciałem serdecznie wszystkim podziękować. W ubiegłym roku mieliśmy też sporo ciekawych nabytków do biblioteki. Mieliśmy parę interesujących wystaw. Nawet dzisiaj tutaj siedzimy w naszej bibliotece, gdzie obok jest prezentowana wystawa pokazująca ziemię Inflant, wystawa, którą współfinansował i przygotowała ambasada Łotwy, ale wcześniej piękna wystawa o Łopacińskim, o jego historii, o Lubelszczyźnie, o początkach wieku, bo to było takie preludium do tego, co się wydarzy w roku następnym, czyli jak pani Ewa wspomniała, 115 lat tej naszej księżnicy. Dwa tygodnie temu stulecie obchodziła księżnica zamojska, a my będziemy mieli 115 lat. Jest to okres i powód do inspiracji, żeby pokazać to, co mamy najpiękniejsze, podzielić się z naszymi czytelnikami, którzy są stale z nami związani, ale również tymi, którzy u nas będą po raz pierwszy. A więc zaczynamy, jeśli nam pandemia nie pokrzyżuje planów, od ciekawej wystawy ikon ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia, jako że jako Biblioteka Wojewódzka mamy pokazywać różne oblicza naszej Lubelszczyzny. A też będzie to troszkę w kontekście uratowanych przez pograniczników dzieł, bo przecież większość tych zbiorów to jest znalazła się tam dzięki oku i profesjonalizmowi tych, którzy pograniczników, którzy i celników, którzy starają się kontrolować to, co do nas napływa i wypływa z Polski. Oczywiście w roku jubileuszowym na pewno chcemy pokazać swoje skarby, czyli wystawę z Narodowego Zasobu Bibliotecznego, a takowyż mamy. I będzie ta wystawa trochę inna jak 5 lat temu, bo chcemy się skoncentrować na rękopisach, które znajdują się w naszych zbiorach. Być może to się skończy albumem. Następnie podejmiemy się ogromnego wyzwania. Ale my już dzięki współpracy dobrej z instytucjami, dzięki profesjonalizmowi naszych pracowników, niejedną taką wystawę tutaj prezentowaliśmy, ale ta będzie szczególna. Jako że chcemy pokazać kopię obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem w wymiarze 10 metrów na 5,5, czyli praktycznie taki jak oryginał, i również zaprezentować trochę różnych przedmiotów z terenu Bitwy pod Grunwaldem. Będzie to ogromne wyzwanie, ale na pewno pokażemy Lubelszczyźnie, Polsce i światu to, że właśnie to dzieło kultury zostało dzięki determinacji bibliotekarzy, wielu życzliwych ludzi z biblioteki, z Lublina ocalone. Oczywiście mamy obiecane zdarzenia związane z Augustem Zamojskim, który urodzony był w Jabłoniu, tak dla przypomnienia. I być może u nas uda się tę postać przybliżyć. Także
planujemy wiele ciekawych wydarzeń, oprócz tego spotkania autorskie, dyskusyjne kluby książki, a mamy już ich ponad 120. W tym roku DKK obchodziły 15-lecie swego istnienia. To jest też jakiś trwały wkład. Nie chcemy rezygnować i będziemy kontynuować nagrody imienia Anny Platto czy książkę, konkurs na książkę roku. Także wszystkie do tej pory przez nas konkursy i działania będą kontynuowane. Także no, jak to mówi klasyk, się będzie działo. Dlatego też zapraszam do współpracy nie tylko swoich współpracowników, ale zapraszam ludzi, wielu ludzi dobrej woli, którzy chcą włączyć się w te przygotowania, bo sami po pierwsze chcemy czuć się potrzebni, bo to jest bardzo ważne, żeby człowiek czuł się potrzebny, instytucja czuła się potrzebną, żeby, bo same mury niewiele znaczą. Cieszymy się, gdy tutaj tętni życie, gdy przychodzą ludzie. Miło mi usłyszeć od wielu osób w terenie: tak, tak, ja tutaj w Lublinie byłem i w Opacińskim bardzo dużo przesiedziałem. I chcę, żeby właśnie przyszłe pokolenie też mówiły: ja tutaj w Opacińskim dużo, dużo czasu spędziłem. Także, Pani Ewo, planów mamy dużo, by tylko nam nie pokrzyżowała pandemia tych naszych działań. No to myślę, że będziemy mogli zaprezentować pewną bogatą ofertę. Tak, planujemy rok bardzo obfity w wydarzenia, na które będziemy Państwa zapraszać. Mamy nadzieję, że nie będą to tylko zaproszenia na spotkania online, ale że będą to już powroty do normalności. Myślę, że może nie od początku roku, ale te powroty do spotkań stacjonarnych nam się marzą. Mam nadzieję, że i dla Państwa będzie to marzeniem, które w 2022 roku będzie miało szansę spełnienia. A jeżeli o marzeniach, to i o życzeniach. A zatem czego życzymy, Panie Dyrektorze, naszym czytelnikom, słuchaczom, widzom, sympatykom, tym, którzy są związani bezpośrednio lub pośrednio z naszą biblioteką? Oprócz tych życzeń, które w większości będą mówić składający je, zdrowia, szczęścia, pomyślności, chciałbym dołączyć te życzenia, które Czesław Niemen do nas kierował, aby ludzi dobrej woli było więcej w tym dziwnym świecie, gdzie człowiekiem gardzi człowiek. Jak mówił papież Franciszek, różne działania, on powiedział wprost, drut jest symbolem bezsilności, a więc ogrodzenie od sąsiada, ogrodzenie od brata, ogrodzenie od członkiem rodziny, to jest taki symbol bezsilności. Żebyśmy łączyli się wokół pewnych idei, żebyśmy mogli spojrzeć sobie w oczy. Oczywiście wiemy, że dzisiaj ten symboliczny talerz, pusty talerz na stole wigilijnym ma nieco inny wymiar i warto się nad tym wszystkim zastanowić, że dzisiaj największym wrogiem dla społeczeństwa jest podział. I ten podział pracy, w domu, na ulicy, myślę, że nikomu niczego dobrego nie przynosi. Ale kontynuując te słowa Czesława Niemena, przypomnę, że w sierpniu, gdy byłem na Festiwalu Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, zobaczyłem, że kilkuset ludzi z całego kraju, autorów, ludzi, pisarzy, poetów, polonistów są obok siebie, uśmiechają się do siebie, życzą sobie wszystkiego dobrego, dyskutują, tworzą. Dlatego tego chciałbym sobie życzyć, takiego świata, takiego światu, w którym właśnie człowiek jest człowiekowi życzliwy, a dzisiaj okres świąt nas do tego inspiruje, do pewnej refleksji. Co moglibyśmy zrobić, żebyśmy byli lepszymi? To nie jest prosta odpowiedź, ale każdy z nas w jakiś sposób
w jaki sposób powinien się w czasie tych świąt zastanowić. Tak jak powiedziano, jeden z księży, w Adwencie nie są potrzebne jakieś wielkie wyrzeczenia, nie są potrzebne jakieś umartwianie się, ale potrzeba nad zastanowieniem się nad tym, gdzie, co zrobić, żebyśmy byli lepszymi, żebyśmy mogli przyjść i przywitać nowonarodzonego. Więc tu myślę, że możemy się skłonić nad tym. Ja ostatnio, gdy miałem trochę przerwy, słuchałem wykładów księdza profesora Hellera, który zmusza swoimi wykładami do zastanowienia się nad sobą, nad rzeczywistością, nad naszym miejscem w społeczeństwie, w domu, w kościele, wreszcie w kosmosie. Troszkę się zastanawiam, również już dzisiaj udzieliła mi się ta atmosfera świąteczna, ale chciałbym, żebyśmy mogli sobie spokojnie spojrzeć w oczy, porozmawiać i być sobie po prostu życzliwym oraz oczywiście być wrażliwym na potrzebujących, bo my gdzieś tam mówimy o tych, którzy potrzebują za granicą przy granicy, ale wokół siebie też mamy wiele osób potrzebujących, żeby nie ogarnęło nas grzech obojętności. I tego sobie życzmy. Dziękuję panie dyrektorze za te życzenia. Do tych życzeń dołączymy jeszcze państwu takie życzenia dobrej książki. Dobrej książki w każdej chwili, w każdym dniu. Może to być dzień świąteczny, może to być dzień taki zwykły, żeby książka państwu towarzyszyła. No bo jak, żeby życzenia z biblioteki mogły tego tematu nie poruszać. Dziękuję panie dyrektorze za te życzenia. Ja dziękuję. Dobrej książki pod choinkę. Oczywiście życzymy dobrej książki pod choinkę. Może to być nawet kilka książek, nie musi być jedna. I proszę do nas wrócić po świętach, na poranek między świętami a Sylwestrem i proszę nam towarzyszyć w roku 2022 i w porankach u Hieronima, i w spotkaniach autorskich, i w różnego rodzaju innych przedsięwzięciach, na przykład tych wystawienniczych, o których mówił pan dyrektor, ale proszę przede wszystkim przychodzić do nas i wypożyczać do czytania dobre książki. Dziękuję za obecność w poranku Hieronima. Kłaniamy się świątecznie, życzymy dobrych, zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt i do usłyszenia i do zobaczenia tuż przed Sylwestrem i na początku nowego roku. Dziękuję bardzo. Yeah.